Sprawa emerytur pomostowych pokazuje, że w polskiej polityce liczy się tylko siła. Nie mają znaczenia argumenty merytoryczne czy finansowe. Liczy się tylko to, kto kiedy jest w stanie kogo pokonać. Prezydent, wetując ustawę o emeryturach pomostowych, wpisał się w ten sposób uprawiania polityki. Pokazał, że nieważne jest to, że system emerytalny może się wkrótce w Polsce zawalić. Ważne jest to, że znów udało mu się obrać rząd Donalda Tuska. Tutaj śmieszne jest jeszcze to, że prezydent, że gdyby na biurko prezydenta trafił projekt PiS tej samej ustawy, bardzo zbieżny z programem Donalda Tuska, to pewnie dzisiaj mielibyśmy do czynienia z fanfaronadą, z ogłoszeniem uratowania systemu finansów publicznych. Tak, mamy kolejne weto i mamy kolejny problem, z którym nie prezydent, a rząd będzie musiał sobie poradzić. Nie ma tutaj żadnych elementów merytorycznych, jest tylko czysta polityka, polityka w najgorszym wydaniu.